Na życiu trzeba się znać. Przywabiłaś mnie, kurczę, swoim luksusowym głosem, przywołując wraz ze mną bardzo ważki temat, jak żyć w wysoce ztechnicyzowanym świecie. W dobie komputerów i pajęczej sieci internetu, o co ci chodzi? Oczywiście, jak żyć dzisiaj, to wielka sztuka, to jest... Szczepan! Co? Szczepan, ktoś puka! A może otworzy? Nikt nie może do nas pukać, bo my mamy dzwonek. Jeżeli rzeczywiście ktoś by był za drzwiami, w co wątpię zresztą, to najwyżej by dzwonił. No właśnie, Szczepan, przecież my nie mamy drzwiów, tylko zamiast drzwiów mamy wstawiony wielki dzwonek, więc nawet jakby pukał w ten dzwonek, to by normalnie dzwonił. A no, właśnie... drzwi mamy w kształcie dzwonka, to jakby pukał w dzwonek, to by pukał, prawda? Szczepan! A dlaczego do mnie nigdy nie dzwonisz z pracy? Jak możesz, nie mógłby zadzwonić? Kurczę, zbiłaś mnie z pantałyka. Chciałem coś... Czekaj. Czy ty żeś się zaczerwienił, z czego cię zbiłam? Zbiłaś mnie z pantałyka, z czego wynika, że nigdy nie kończę tego, co żem chciał zacząć. Wiesz co? Co? Ja ci coś powiem, Szczepan. Wiesz co, ty siedzimy przy tym kominku... przy tym otwartym oknie, co zagasił kominek, przy tym deszczu, przy tej pogodzie, co się zmienia jak w telewizorze program. Ale... to jest, Szczepan, wielka sztuka. Jak się coś zapomni, to se przypomnieć. Wiesz? Dla mnie to jest żadna sztuka. Nie jest również sztuką na przykład być na bankiecie, gdy jeden z kolegów zapił się w trupę i temu koledze rozciąć nogawkę po to, żeby mu zagipsować nogę dla żartu od kostki po czubek palców. I nie jest sztuką zabrać mu pieniądze i dokumenty, zawieźć go taksówką na dworzec główny i nieprzytomnego wsadzić bez biletu do pociągu dalekobieżnego relacji w Szczecin. Przemyśl, podrzucając mu jednocześnie do kieszeni nieważny bilet kolejowy opiewający na jazdę z Moskwy do Przemyśla. Nie jest sztuką, Irka, wrócić na bankiet i zaśmiewać się z tego, że on tam na dworcu w Przemyślu po powrocie do rozumu siadł na ławce i kombinował, po co był w Moskwie, kto mu ukradł dokumenty i pieniądze i dlaczego ma złamaną nogę, bo miał w gipsie. To wszystko i ręka nie jest sztuką. Sztuką jest natomiast, gdy po tygodniu tułaczki, głodny, brudny i zarośnięty wróci nasz kolega wreszcie. Sztuką jest powiedzieć mu, że to był tylko taki żart. Wiesz? To, Szczepan, ktoś puka, może ja pójdę otworzyć? Irka, przecież wiesz, że my mam tylko dzwonek w kształcie drzwi. Nie mamy w ogóle pukania. No tak, ale może ten, kto ktoś puka, to nie wie.